TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem ruchu Chorzów. Około 6-7 lat. 6-7 lat. Ciężko powiedzieć dokładnie od sytuacji, kiedy się zaczęło. Po prostu od małego mi towarzyszyła piłka w moim życiu i na początku było to podwórko. Potem już trafiłem do ruchu Chorzów, gdzie pod skrzydłami trenera Molka trenowałem. Ale zaczęło się od tego, że oczywiście to było hobby i nie wyobrażałem sobie życia bez piłki. Dość nietypowo. Poszedłem oglądać Ligę Szóstek i starszy rocznik, 2 lata ode mnie, potrzebował jednego zawodnika, bo było ich tylko 10 i gdzieś tam przez przypadek mnie zgarnęli i tak się zaczęła moja przygoda. Tak, słyszałem inni, były to takie zwykłe tanie korkotrampki, ale pamiętam, że już takie pierwsze, bardziej profesjonalne korki to były z firmy Lancast chyba i były takie czarno-złote. Korkotrampki. Boisko osiedlowe. Bardziej na ziemi niż na trawie. Dotychczasowy Stadion Narodowy. Jeszcze stary. Takie, które oglądałem przed telewizorem, to na pewno finał Ligi Mistrzów Liverpool AC Milan, gdzie w karnych zwyciężył Liverpool. A taki, w którym grałem w dzieciństwie, to pamiętam, był turniej w Skotnikach. Nie wiem, ile mieliśmy lat, około 12-13. Graliśmy finał z Legią Warszawa i wygraliśmy 1-0, chociaż delikatnie mówiąc, Legia była dużo lepszym zespołem, ale udało się wygrać i ten mecz bardzo zapadł mi w pamięć. No, w barwach Lechii Gdańsk graliśmy mecz przeciwko Barcelonie, zremisowaliśmy 2-2, więc to na pewno największe przeżycie w moim życiu. A takie z dzieciństwa? No to ten debiut na obecnym Stadionie Narodowym. Udało się strzelić pierwszą bramkę, grając na lewo oczywiście. No i na pewno to cieszyło i gdzieś tam ta przygoda z piłką na pewno była kontynuowana dzięki temu. Ciężko odpowiedzieć, bo tak jak mówiłem wcześniej, od małego to był taki naturalny sposób spędzania wolnego czasu i po prostu miało się chwilę wolnego, to nic innego się nie robiło, tylko brało się piłkę do ręki i całe dnie spędzało się na podwórku. Potem trafiłem do ruchu Chorzów i no to był taki... No nie wyobrażałem sobie po prostu innej drogi w życiu. Nie było nic innego. Wszyscy na osiedlu, na podwórku grali w piłkę, także myślę, że to była jedyna rozrywka w sumie. Zinedine Zidane. Niech będzie David Beckham. FC Barcelona. Jakiejś szczególnej nie mam, ale myślę, że najbliżej do Barcelony. Myślę, że coś związane ze sportem, z piłką nożną. Chciałbym być trenerem. Myślę, że w tym kierunku bym poszedł. No i tutaj by było bardzo ciężko, ale myślę, że jakiś nauczyciel WF-u, coś w tym stylu. Na pewno coś związanego ze sportem. Mecze zdecydowanie. Mecze, aczkolwiek ostatnio córeczka mi się urodziła, także bajki są często w domu puszczane. Raczej przed telewizorem, czasami zdarzało się, że na stadionie. Jak była możliwość, to oczywiście, że na stadionie, ale jakaś Liga Mistrzów, to oczywiście przed telewizorem tylko. Zdecydowanie za. Jak najbardziej za. Kuba Guzik,
pobudowniczy? Tom i Jerry. Lubię geografię, matematykę. Niech będzie geografia, matematyka. Raczej tak. Raczej nie. Nie miałem jakiejś takiej konkretnej. Zawsze się zwracali do mnie znajomi Maciek po imieniu. Czasami było Urban. Brak. Zazwyczaj no, albo po imieniu, albo po nazwisku. Teraz dopiero się przyjęło Pazzini. Mam trzech takich kolegów, z którymi się znamy od czwartej klasy podstawówki. To jest Michał Helik, Mariusz Malec i Łukasz Molek. I do teraz utrzymujemy kontakt. Mamba. Na razie czekam na tą jedyną. No oczywiście moja żona Ewelina, bardzo cię pozdrawiam. Raczej grzeczny chłopiec. No zależy od sytuacji. Bywało różnie. Czasem myślę, że częściej spokojny, ale jak ktoś zaszedł za skórę, to i nie za urwis. Ciężko mi sobie przypomnieć taką jedną konkretną sytuację. Na pewno coś tam zgrzeszyłem w kilku sytuacjach, ale teraz nie przytoczę żadnego przykładu. Ciężko tak sobie przypomnieć, ale myślę, że gdzieś tam grając na podwórku, jak się szyby wybijało sąsiadom w oknach, to rodzice musieli wstawiać. Więc myślę, że to taka...